A więc witam was wszystkich w trzecim odcinku Środa, Poradniki, Tydzień, FL Studio. No, ostatnio zrobiliśmy sobie bas. Posłuchajmy to, jak to brzmi. Nie wiem, czy mówiłem już kiedyś, ale wydaje mi się, że moje utwory są zazwyczaj takie... takie smutne dość. Ale co? Oj, przepraszam. Postaram się to troszeczkę zmienić. Ja bym zrobił w harmorze jakąś melodię. No właśnie, dzisiaj zajmiemy się w ogóle melodią. Nie wiem, czy wiecie. Melodia. Emble. Możemy dodać sobie to jako melodia 1. Jeden. Myślę, że będzie parę melodyjek. Czerwony kolorek. Melodia 1. Halo. Czemu to nie działa? A, bo to potrzebuje troszeczkę więcej. Ale coś mi tu nie gra, coś się ściszyło i to tak dość mocno. Chyba po prostu sobie to zresetujemy w taki sposób. Harmor i to było coś tam. Przepraszam za psa znowu. No, wreszcie jest. Melodia 1, to myślę, że to będzie takie melodia troszeczkę przed refren. Dobra. Chyba, że... Bo ja mam 7, właśnie, ja mam tutaj bas pod 7, tu musi być 8. No i działa. Troszkę dłuższe. Albo my gramy w tempie z 90 bpmów. To musi być dłuższe. I ściszmy to sobie. Tak. O. A nie, myślę, że to będzie taka melodyjka taka na spokojnie. Będzie taka w tle. Drugie to myślę, że harmless. Tak, harmless. I teraz tak. Co bym tu dodał? Lo-fi organ. Chwileczkę. Oj, przepraszam. Ej, halo. Czemu mnie nie gros? Broj. Nie gro mnie. Coś zepsułem. Nie wiem co. Ale dobra. Który dźwięk jest za długi? Ale który? A bo ja nagrywanie mam włączone, dlatego. Coś mnie nagrywanie włączyło, właśnie nagrywanie mnie się coś tam na mikrofon włączyło. A, przepraszam, ale jestem troszeczkę przeziębiony. To bym przesunął troszeczkę. To ściszmy. Czego nie zrobiliśmy? Zapomnieliśmy o perkusji.
bardzo. Myślę, że GMS-em sobie zrobimy następną melodię. Chociaż ta melodia troszeczkę mi się nie podoba. Tak, tutaj o. Troszeczkę mnie to tak za bardzo. Czemu nie mogę grać na tym? Coś nacisnąłem na klawiaturze. Wiem, bo poczułem. Ale nie mogę za bardzo grać. Muszę teraz zamknąć. O. W sumie nawet spoko. Tak, ja bym to zrobił w ten sposób. Co musimy zrobić, to wyłączyć. Okej, coś takiego, melodia. Przepraszam, jak stukłem mikrofon, bo pewnie stukłem. Znaczy, czułem, że stukłem, ale nie wiem, jak to będzie na nagraniu. Tylko teraz ta melodia. Co ja bym z tym zrobił? Ja bym to usunął. To Ctrl-C, to Ctrl-V. Przepraszam za psa, ale sąsiedzi po prostu nie umieją go. Także powiem szybko zamknąć. Okej, okay, już się wzmuchałem. Co dalej? Dodałbym. W sumie dodałbym jeszcze takie dzwoneczki. A dzwonki zrobimy na cytrusie. Citrus Bell Dream Bell. Cześć. I po prostu też bym sobie po prostu skopiował, tu. Okej, myślę, że melodyjka. Dość spoko jak melodyjka, prawda? Melodia czwarta. No więc co, w sumie środa, tak? Środa, no bo troszkę się mogę pogubić. Z tym sobie tutaj ładnie też podpiszemy. Melodia 1. Czerwony kolorek. Wiem, że to można troszkę inaczej. Melodia. Wiem, że można troszkę inaczej, ale ja wolę to takim sposobem robić. Cztery melodyjki tam były, z tego co pamiętam. Melodia czwarta. I kolorek. Change color. Tak. Dzwonki będą troszeczkę głośniej. Thank you.
co w sumie. Spoko. Spoko. Znaczy może to akurat jakoś super do siebie się nie skleja, ale właśnie o to chodzi, żeby troszeczkę to się tak rozbiło, ale wpada w ucho. Jest taka... Jest taka przyjemna dla ucha. Nieważne, że ta perkusja tak nie pasuje w to idealnie, ale ważne, że melodia pasuje do... Pasuje w ucho tak naprawdę, moim zdaniem, przynajmniej mi się to podoba. Ta perkusja oczywiście może być taka jednostajna, bum, c, pf, c, bum, c, pf. Ale to moim zdaniem o wiele lepiej pasuje do tego utworu. No ale co, to by było na tyle. Odcinek tak naprawdę z melodii, jak zrobić melodyjkę. Melodyjkę myślę, że zrobiliśmy. To by był środa, to była środa w sumie. Do następnego, trzymajcie się, nara, trzymanko się.